Redakcję Arendo.pl wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Za czasów Nintendo 64 i GameCube'a Paper Mario było jedną z najbardziej poważanych serii gier RPG na konsolach. Zabawna fabuła, świetny system walki i unikatowy styl graficzny, który zestarzał się z gracją, to elementy, które powodują, że są to miło wspominane gry nawet dziś. Ale niestety po drodze coś się zepsuło. Studio Intelligent Systems uznało z jakiegoś powodu, że ludzie nie chcą już grać w gry RPG i z każdą kolejną odsłoną cyklu elementy tego gatunku są z niego sukcesywnie eliminowane. Zarówno fanom, jak i recenzentom średnio się te kroki podobały, ale najwyraźniej hajs się musi zgadzać, bo nic się w tym temacie nie zmieniło. Paper Mario The Origami King to już szósta część przygód dwuwymiarowego Mario. Pierwsza na konsoli Nintendo Switch i niestety to wciąż nie powrót do formatu RPGa. Ale zanim spiszecie ją kompletnie na straty, posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia, bo mimo wszystko pod wieloma względami jest to krok w dobrym kierunku. Tym razem papierowe królestwo nawiedza nowe zagrożenie. Tajemniczy król Oli porywa mieszkańców i składa ich figurki origami, przejmując w ten sposób kontrolę nad ich umysłami. Co gorsza, składanką stała się również księżniczka Peach, uginając się do woli swojego najeźdźcy. Oli porywa cały królewski zamek i oplata go kolorowymi serpentynami, kompletnie odcinając go od zewnętrznego świata. Mario okazuje się bezbronny wobec mocy trójwymiarowego papieru, ale znajduje wsparcie w Oliwii, siostrze antagonisty, która w przeciwieństwie do niego ma dobre serce i za wszelką cenę chce go powstrzymać. Oliwia nie tylko towarzyszy wąsaczowi w podróży, ale dzięki pomocy magicznych pieczęci może tymczasowo użyczać mu mocy origami do rozwiązywania problemów, z którymi nie może poradzić sobie zwykła kartka. Tak, fabuła jest sztampowa i dziecinna, tak, też dziwię się, że na pomysł z origami scenarzyści wpadali aż 6 gier, ale jest to jednocześnie jedna z najzabawniej napisanych gier fabularnych ostatnich lat. Paper Mario zawsze stało swoim niesubtelnym poczuciem humoru i chyba jeszcze nigdy nie rozwinęło ono skrzydeł tak szeroko jak w Origami King. Nikt nie traktuje się tu zbyt poważnie, a łamanie czwartej ściany odbywa się tu w zasadzie na porządku dziennym. Mamy Bowsera, który częściowo poskładany żali się, że musi biegać twarzą. Nieprzyzwyczajoną do dwuwymiarowości Oliwię, która często błędnie interpretuje płaskie obiekty. Mnóstwo żartobliwych nawiązań do historii Nintendo. Zaskakująco dobrze napisane dialogi, pełne gier słownych i zabawnych puent. I mnóstwo sprytnych sekretów, jak na przykład nostalgiczna kawiarnia, w której barman i bywalcy przy filiżance kawy deliberują o roli bohaterów gry wideo. Jest śmiesznie, jest różnorodnie i na tyle ciekawie, by wciągnąć gracza w intrygę swoim humorem. Oczywiście warunek jest taki, że musimy tolerować infantylny humor skierowany do całej rodziny, choć są tu i subtelne mrugnięcia oka do starszych graczy. No i idealnie operować językiem angielskim, by wyłapać niuanse gier słownych i żartów, bo jak zwykle w przypadku Nintendo, gry nie dostaniemy po polsku. Zachwyciła mnie również oprawa graficzna. Nie tyle technologiczne możliwości Switcha, bo te jakie są każdy wie, ale warstwa artystyczna. Wyobraźnia to słowo klucz i jest wiele łatwych do przegapienia elementów, które budują ten ładny, subtelny papierowy świat. W Paper Mario z papieru wykonane jest prawie wszystko i czasem zaprezentowanie tego musiało stanowić dla grafików nie lada wyzwanie. Ale fajnie na przykład zobaczyć młyn wodny, który przelewa wodę, ale ta woda okazuje się być tylko ryzą niebieskiego zsuwającego się z łopatek papieru. Origami King jest grą, której poświęcono pod tym względem mnóstwo uwagi i warto się nad tym pochylić. Tym bardziej szkoda więc, że rozgrywka pozostawia sporo do życzenia. Gra ma swoje trzy główne cechy wyróżniające. Po pierwsze, na mapie świata nowością jest zbieranie skrawków papieru nazywanych konfetti. Te służą nam potem do wypełniania dziur, które Oli wygryzł w świecie Mario. Duża część gry polega więc na stukaniu młotkiem w drzewa, by strącić z nich papierki i potem ganianie od otworu do otworu. Czasem otwiera nam to nowe ścieżki, ale w większości wypadków jest to po prostu wypełniacz dla kompulsywnych maksowaczy, bo łatanie wyrw liczy się do 100% ukończenia gry. Ja oczywiście uwielbiam lizać ściany, więc łaziłem jak ten wariat i rzucałem papierem z mojego wora w każdą znalezioną szczelinę. Po drugie, największym zawodem jest zdecydowanie unikatowy system walki.
Jak w innych częściach Paper Mario, dotknięcie przeciwnika przenosi akcję na specjalny ekran starcia. Ale ponieważ nie jest to już gra RPG, w Origami King nie ma doświadczenia, poziomów czy czytelnych statystyk, ten przybiera kształt gry logicznej, udającej system walki. Na arenie znajdują się pierścienie. Na pierścieniach siadają składani żołnierze, których mamy pokonać. Mario ma ograniczoną ilość czasu, by w limitowanej liczbie ruchów przesuwać te pierścienie tak, by zgrupować wrogów w odpowiednich formacjach. Jeśli mu się to uda, otrzymuje bonus do siły ataku i gładzi ich przez większość gry jednym strzałem. Sam proces walki staje się więc już tak na maksa symboliczny. Na potrzeby gameplayu liczy się jedynie rozwiązanie łamigłówki i dobór broni do typu przeciwnika. Na większość skaczemy, ale kolczastych musimy potraktować młotkiem. Ponieważ w grze nie ma expa ani poziomów, ataki przebiegają za każdym razem mniej więcej tak samo, więc nasz udział w tym procesie istnieje raczej tylko jako pretekst, żeby można było tę grę nadal nazywać Paper Mario. Problem w tym, że jest to koncept zbyt prostacki, by mógł unieść na swoich barkach ciężar całej dużej gry. Przez pierwszych 5 godzin rozgryzanie kombinacji sprawia jakąś tam frajdę, ale potem każde kolejne starcie staje się po prostu nudne, bo poza małymi wariacjami robimy w kółko to samo, bez większego wpływu na przebieg tego najciekawszego elementu, czyli konfliktu. Mniej więcej od połowy, znudzony konceptem, zacząłem więc po prostu używać opcji cheer. Rozrzucamy monety i w zamian Toady przybiegają i rozwiązują częściowo zagadkę za nas, leczą nas i podrzucają przy tym przydatne przedmioty. Więc tak, prosto w system walki wbudowany jest wręcz częściowy samograj. I choć krótkofalowo pomysł połączenia RPGa z komórkową gierką w dobieranie w pary może wydawać się ciekawy, po prostu nie działa to dobrze w grze tej skali, tym bardziej jeśli gdzieś po drodze zapomniano, że to miał być w ogóle RPG. Na tle monotonnego rdzenia Paper Mario wybijają się jedynie sporadyczne starcia z bossami. Tu zasady gry zmieniają się, niekoniecznie na lepsze. Teraz w ograniczonej liczbie ruchów musimy obracać pierścienie w taki sposób, by połączyć strzałkami ścieżkę do bossa i skończyć trasę na odznace ataku, po drodze zbierając przy tym różne znajdźki. Pomysł również nudny i również ograniczony czasowo, ale za to bossowie są bardzo fajnie zaprojektowani i wprowadzają do tego zmęczonego pomysłu kapkę różnorodności. Pokazowi przeciwnicy mają niecodzienne ruchy i pokazowe umiejętności, które zmieniają lekko reguły, co nadaje trochę tempa temu nudnawemu aspektowi. W sumie jedyne, co zbliża się tu trochę do czegokolwiek związanego z grą RPG, to kolekcjonowanie dziesiątek, jeśli nie setek Toadów, kryjących się przed królem Olin. Im więcej Toadów znajdziemy podczas swojej przygody, tym więcej siadać będzie ich na trybunach i tym potężniejszy staje się nasz oszukańczy ruch cheer, o którym wspominałem wcześniej. Możemy również kupować akcesoria, które zaekwipowane wydłużą czas na wykonanie tury, obniżą ceny towarów w sklepach albo zmniejszą zadawane nam obrażenia. No i są też bronie. Opcja skakania i atakowania młotkiem dostępna jest zawsze, ale za monety możemy też kupić potężniejsze ich wersje. Te niestety nie służą do ekwipowania. Używa się ich jak przedmiotów i po paru wykorzystaniach niszczeją i trzeba kupić nowe. Nie widziałem w tym natomiast żadnego sensu, bo nie są szczególnie drogie i możemy je po prostu kupić na pęczki. Trzecim unikatowym aspektem Origami King po konfeti i dziwacznym systemie walki jest format gry przypominający odrobinę nowsze części The Legend of Zelda. Rozgrywka podzielona jest, przynajmniej częściowo, na obszary z zeldopodobnymi świątyniami, gdzie przejść musimy jakiś test, by na końcu móc zmierzyć się z bossem i uzyskać jego moc origami, która pomoże nam w dalszej części podróży. Z ich pomocą Mario będzie mógł, jak to w grach tego gatunku, pokonywać przeszkody, które wcześniej wydawały się nie do przekroczenia. No i właśnie, z The Origami King jest taki problem, że na każdą miłą rzecz przypada jakaś kiepska. Jest tu co robić, jeśli lubimy maksować, bo każda mapka ma wbudowany procentowy wskaźnik tego, ile rzeczy już na niej odkryliśmy. Ale z drugiej strony jest to przygoda do bólu liniowa, bez chociażby namiastki jakichś pełnoprawnych sidequestów, których moglibyśmy się podjąć. Z trzeciej strony delikatnie rekompensuje to wątek fabularny, który co róż wymyśla nowe sposoby na urozmaicenie zabawy, nawet jeśli pewne części gry wydają się rozciągnięte na siłę.
Nieustannie pojawiają się nowe typy przeszkód, zagadki logiczne, kolejne minigierki i inne tego typu rozpraszacze, próbujące panicznie zająć uwagę gracza. Ostatecznie mam przez to wielkie problemy z oceną Paper Mario, bo to naprawdę słodka przygoda, która na pewno zauroczy setki tysięcy anglojęzycznych dzieciaków. No i tu jest pies pogrzebany, bo bez pełnego zrozumienia żartobliwej fabuły jest w tej grze niewiele do polecenia. Bo ostatecznie ani to RPG, ani dobra gra logiczna, a to, że wciąga, to głównie zasługa mojego kompulsywnego dążenia do wypychania papierem wszystkich znalezionych na mapie dziur. I nie ukrywam, wciągnąłem się na tyle, że głównie siłą pędu przez te 20 parę godzin gry przebrnąłem, ale przyznaję, że chciałem więcej i liczyłem na więcej po serii, która parę dekad temu była naprawdę dobra i unikatowa. Dziś to nadal uroczy, ale cienki jak bibułka cień tego, co było dawniej w Paper Mario najlepsze. Przyzwoity jako jednorazowy zabijacz czasu, interaktywna książka z irytującymi sekwencjami logicznymi, ale raczej nie gra, do której będzie się z radością wracać.